Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gram na żywo w szachy. Zagramy sobie jakiś debiut inny niż zwykle, żeby nie było nudno. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło po ruchu B3. Gramy na 10 minut. Przeciwnik ma ranking 2426. Naliczę się. No dobrze, gramy goniec B2 z atakiem na pionka. Teraz prawdopodobnie skoczek zagra na C6. Ok, tutaj wiem, że gra się E3, goniec B5, takie rzeczy się stosuje. Generalnie może zagrać taki ruch E4, zaskoczyć przeciwnika, ale goniec będzie chyba stał wtedy gorzej. Ale zrobimy sobie może drugi domek, czyli tutaj podwójny biustonosz zastosujemy w szachach. No i zobaczymy, jak przeciwnik sobie to ogarnie. Tutaj prawdopodobnie może w ten sposób sobie szybko centrum otworzyć poprzez ruch D5. Dokładnie tak się dzieje. Przewidujemy wszystkie ruchy przeciwnika. Goniec G2 na razie ruchy myślę, że dosyć naturalne. Skoczki sobie wyszły spokojnie. Teraz może taki plan E3, D3, skoczki wstawić do środka, zrobić roszadę. Myślę, że nie najgorzej, ale to no nie no, chyba tak trzeba grać. Chociaż czy tym. Może najpierw D3 zagramy, żeby nie prowokować przeciwnika do tego, żeby nie zagrał od razu gońcem na G4 z atakiem na hetmana. Więc może w tej kolejności sobie zagramy. Teraz prawdopodobnie jakiś goniec C5, może goniec E7, może akurat goniec G4 też w zasadzie jest chyba ok, ale możemy go wtedy przegonić. No i właśnie, mamy partię bez powiedzmy teorii debiutów, czyli ustawiamy sobie w taki prosty sposób. Jeżeli ktoś nie zna debiutów, prawdopodobnie taki układ nie będzie najgorszy, bo nie jest tak łatwo tutaj to przebić. Grając na przykład D4 czarnymi, możemy zawsze zagrać E4. Ktoś zagra nam E4, możemy sami zagrać D4. Zobaczcie, przeciwnik ustawia się bardzo symetrycznie, również symetria taka powiedzmy z mojej strony. No widzimy tutaj z tej strony, tutaj będzie chciał mnie atakować. No i teraz tak, jeżeli zrobię roszadę, on od razu może zagrać gońcem i mnie tutaj zaatakować, ja mogę zagrać sobie H3. Teraz roszada będzie utrudniona, ale będę mógł próbować go męczyć poprzez ruch G4. I taki ruch od razu zagramy. Gdy nie mam roszady, od razu przeciwnik prawdopodobnie nie zbije tutaj na G4. Ok, no to zagrajmy sobie też z drugiej strony A3. Wygląda to dosyć komicznie, ale czekam na ruch przeciwnika. No właśnie, tutaj H6, jeżeli zrobię roszadę, to on prawdopodobnie będzie się na mnie rzucał, ale zagramy B4. Zobaczcie, cóż to za pozycja. No i dobra, skoczek G3 i skoczek B3 chyba. Wygląda to dosyć śmiesznie z jednej strony, ale z drugiej strony weź i przebijaj tutaj fortece białych. No, czyżby tutaj nowy debiut powstał znowu w szachach? Znaczy, tak też ludzie grywali. Widziałem w ten sposób, że nie jest to pewnie na jakiś białymi super ekstra sposób na grę, ale na pewno daje możliwość zaskoczenia przeciwnika i dostania pozycji takiej innej niż zwykle. I teraz pytanie, czy skoczkiem mimo wszystko tu zagrać? Dobra, żeby obrazek był ładny, to zagramy sobie w ten sposób. Przypominam, że jak zagra tak, to tak, a jak on mi zagra tu, to ja D4. Wszystko się będzie trzymało. Wygląda to komicznie. Na pewno przeciwnik jest trochę zdezorientowany, ale zobaczcie, on też wyprowadził wszystkie figury wzorowo. To jest wzorowy układ. No tutaj już zaczął szarpać. No dobra, gramy B. Gramy B. No właśnie, zagram tu, on mi tu, ja tu, on C6. Będzie mnie gryzł, będzie mnie podgryzał. No cóż, ma do tego prawo. Muszę zagrać w ten sposób. No i A4 nie ma wyjścia, C6 będzie. I no już się pojawiają słabości, więc pora chyba. A jednak się przerzucił. A to ciekawe. No dobra, robimy w końcu roszadę. No i teraz pytanie, co dalej? Czy prowokować go takim ruchem, żeby zagrał posunięcie E4? Zawsze mogę wrócić, ale on może tutaj przygrzać, ale tu się wszystko trzyma. Gonie trzyma, ze skoczkiem trzyma, wszystko jest w porządku. W ogóle co to za zawodnik? Sprawdźmy. Kazachstan. No taki niezły, bo widzę w blica ponad 2500, w buletach też nieźle. No ale debiut mamy jaki mamy. Dobra, Hetman E2 myślę, nie będziemy prowokować, bo prawdopodobnie jak zagra tutaj. No to mogę wybić skoczka, potem zagrać D4, on tu wprawdzie wejdzie, ja też mam jakieś tam opcje na C5. Myślę, że tu jest całkiem względnie dobrze. Może spróbować zagrać goniec A3 i skoczek na C5, coś takiego. Wydaje mi się, że to byłoby całkiem w porządku. No cóż, symetrycznie pograliśmy. No, on na pewno będzie kombinował. Zobaczcie, ma ponad minutę mniej. Przypominam, że gramy bez czasu dodawanego, a więc tego czasu nie jest za wiele, więc trzeba podejmować decyzje coraz szybciej. No, im mniej czasu, tym u przeciwnika, tym dla nas lepiej, prawda? Jest to logiczne, Krzysztof. Dobra, lecimy. Przeciwnik ma ranking całkiem niezły.
Fajnie byłoby go ograć. No właśnie, nadgryza mnie tutaj. Ruch C6 nadgryza mnie. Słusznie. No chyba wybić muszę. Chyba nie mam wyboru. Wybić muszę. I teraz goniec A3. Przyblokujemy punkt na C5. Wprawdzie, no zobaczcie, ładnie zagrał. Trzyma punkt C5, sprytnie. No i teraz pytanie, co ja mogę zrobić? No tak, nie mogę, chociaż bardzo bym chciał. Więc może król H2? Powoli taki ruch może będę przygotowywał, tylko oczywiście jak on otworzy, tutaj się dzieją związania bardzo nieprzyjemne, więc ja nie za bardzo mogę jeszcze ten ruch F4 zagrać. Ale ruch wyczekujący król H2 zawsze taktycznie troszeczkę pod przeciwnika, no ale wiadomo, w blicu, jeszcze w internecie, no to, znaczy to nie jest blitz, akurat szachy szybkie powiedzmy, no ale 10 minut to jest bardzo mało, więc ruch wyczekujący, tu sekundy uciekają. No dobra, zobaczymy co on zagra. No jeszcze wierzchnię wprowadziłem, może nie ma takiej konieczności w tym wypadku. Czekam na jakiś jego przełom. Czy on zagra tak, czy tak? No on na pewno nie ruszy ani tym pionem, ani tym pionem. Nie ma takiej opcji. No właśnie. Tutaj będzie chciał mnie już nadgryźć, a więc muszę jakoś zagrać tak, jakby to powiedzieć, sprytnie, tylko jak ten spryt tutaj. Zobaczcie, tutaj też nie mogę zbić na D5. Bardzo by mi się chciało zagrać tak. Ale chwilunia, jak zagram tu, zagram tak. Bo jak on zagra C4, ja mu wybiję. Tutaj leci pionek, ale to tam leci. No dobra, raczej jak on zagra tak, to ja wybijam i wskakuję skoczkiem na E4. Nie, nie mogę, bo tu podstawię. Przecież za dużo figur, przecież E4. No ale. Aha, bo ja mam wybicie przecież też hetmanem. Ale nie do końca, bo on mnie zwiąże wtedy na A6. Jeszcze raz, C4, bicie, 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 hetman A6 z A7. Ale z drugiej strony, jak on zagra tak, to ja nie mam obowiązku wybijać. Mogę wtedy spróbować zagrać E4. A zrobił przełom, ale chyba wybijemy. On wybije, ja wybiję, on wybije, ja wybiję, on wybije, ja wybiję, on wybije. Nie będzie stało to dobrze. Mogę też poczekać, ale za chwilę on mi taki zrobi myk. No i teraz pytanie. A dobra, zagramy może wieżą na B1, żeby go postraszyć, że chce zbić gońca. A niech tutaj sobie chłopak trochę pomyśli. I teraz po wybiciu tu się chyba trzyma. No wiadomo, że te centrum już troszeczkę zaczyna trzeszczeć, ale twardo będziemy tutaj próbować przeciwnika. A właśnie, jeszcze jest hetman A6. A jednak tu zagrał. A, i tego nie ruchu nie przewidziałem. No zobaczcie, przecież. No przecież. Bo tutaj się robią już niebezpieczne rzeczy. Ale muszę chyba przepchać pionka. Nie, nie mogę, bo on mi zbije. O rety, to już taktycznie mnie tutaj nieźle załatwił. Tutaj wybije, on mi stępem zbije. Załatwił mnie, załatwił. Bo jakbym wybił tutaj, to tu. I wtedy skoczek F5 i tu by się trzymało. Ale po wybiciu jest nawet bicie stępem. Ale może oddać hetmana za dwie figury. Ostatnio w partii oddałem, podstawiłem hetmana za jedną figurę i udało się wygrać. No tu by było chyba już ciężko w tym układzie. No, pomyślmy jeszcze, no bo taki ruch to już jest szaleństwo. No niestety, ale taki ruch, no to on mi bije. Wprawdzie jednego piona mogę oddać, odejść wieżą. Z drugiej jednak strony, jak zagram tak, on mi najpierw trzaśnie wieżę. Ja skoczkiem i on mi wybije tutaj. Ale może oddać wtedy. Dobra, zróbmy szalone zagranie. Nie widzę nic lepszego. Chociaż z drugiej strony poczekajcie. Przecież może nie grać tutaj na wariata, tylko zbić tu. Zbić, zbić. Dobra, bijemy. No nie będę się tutaj zamykał. Bijemy. No jakość tracę, no zgadza się. No ale jakie ja mam wyjście w tym wypadku? Tylko żeby on mnie tutaj nie powiązał. No dobra, wybicie nastąpiło. Wybić wieżą muszę. On wybije, ja wybiję i teraz kwestia, czy on zagra hetman A6. Nie może hetman A6, bo tam jeszcze bije. Dobra, bijemy. Cyk. No, prawdopodobnie wybicie. No dobra, goniec białopolowy. Wprawdzie jakaś wieża tu może wchodzi, ale może coś go postraszymy. No i teraz jakiś tam mam czasami wejście skoczkiem na F5. Jakaś konterka może się złapać. Goniec aktywny. Kwestia, czy on tutaj nie ma jakichś bić. No ale mam nadzieję, że nie. Dobrze, że król poszedł na H2. Gra sprytnie. Wieża D2 to jest chyba dobre posunięcie. I teraz poczekajcie, czy nie ma jakiejś taktyki typu, bo tutaj atakuje. Czy zagram sobie jakoś tutaj hetmanem z atakiem, ale skoczek broni, ale atakuje tu. Czasami są jakieś poświęcenia też na E3, trzeba bardzo uważać. Może taki ruch coś tutaj zadziała, bo tutaj jedno bicie może nie być najlepsze, ale
Wieża B2 wybije, tu goniec tam będzie strzelał. Może to jest jakiś pomysł na grę? Tak, zróbmy, słuchajcie, zróbmy, bo ta wieża wygląda groźnie. Nie widzę za bardzo lepszych posunięć w tym momencie. Może zdwoić wieżę. Jest taka opcja, ale jak zdwoi wieżę, to ja zagram sobie skoczkiem na F5 i jakieś tam może rzeczy się podzieją. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne, no czarne mają jakoś więcej za piona, lecz jestem tutaj optymistą w tej pozycji mimo wszystko. No dobra, zdwoił wieżę. No jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, tylko że ja dostanę wtedy szacha i się wymienią hetmany. I się sytuacja bardzo, bardzo uprości. No właśnie, ja tego nie chcę zrobić. Sprytnie. Sprytnie mój przeciwnik pograł. No dobrze, jakoś trzeba podziałać. Poczekajcie, teraz tak. Zbiję tutaj, on mi zbije szach. Czy wieża wróci? To ja jakoś tak. No dobra, wybić chyba trzeba. Damy szacha. Damy szacha. Goniec może wrócić, ale jak goniec wróci, zawsze związanie zostanie, więc raczej wieża musi wrócić. Bo jeżeli król H7, to ja daję wtedy szacha na F5 i coś tam będziemy straszyć. No właśnie. Udało się postraszyć. Teraz tylko odejście hetmanem w jakieś fajne miejsce. No właśnie, tutaj nie za bardzo chyba chcę. Chociaż może hetman C6. Takie upierdliwe posunięcie, żeby atakować tutaj gońca, że hetman nie może zagrać sobie na D7, ale na C7 może. No to B5. No będziemy tańczyć tym hetmanem. Nie ma wyjścia. Będziemy tańczyć. Wymienić oczywiście nie mogę. No trochę tutaj jestem powiązany. Niestety skoczek nie może zaszaleć na F5. No widzimy właśnie dlaczego. No ale wejdę królem sobie na G1. Mogę dostać szacha oczywiście, ale wtedy chyba goniec F1 i skoczek na F5. Wtedy skoczek mi się trochę rozegra. Goniec tutaj po tej diagonali no nie jest jakimś supermanem powiedzmy, więc zasłonięcie się będzie ok. Jeszcze hetman się przydaje przy okazji. Dobra, przeciwnik chce mnie ograć. To widać ewidentnie, ale będę szukał jakichś tutaj swoich szans, których właśnie chyba jestem pozbawiony. No tak, prosty ruch, prosta taktyka, której znowu nie zauważyłem. Niestety, taki ruch nie działa, bo jest szach. Jakie te szachy proste, prawda? Proste dla przeciwnika. No niestety, jest ciężko, jest ciężko. Będę się bronił pasywnie. Jest to ruch na pewno bardzo słaby już, ale tutaj bronić na F2 chyba muszę. Kwestia czasowa, jak to wychodzi. Wieża D1, goniec. No źle to wygląda. Bardzo źle to wygląda. Już czarne mają na pewno wygraną pozycję bez cienia wątpliwości. Teraz jakąś konterkę, jakiś remisik, coś może fuksem. Oczywiście grając na dłuższą metę takie partie, jak teraz widzicie, no to nie skutkuje niczym dobrym. No nawet nie mam żadnej kontry w postaci szacha. No niestety, przeciwnik mnie tutaj nieźle załatwił. No nie wiem, jakiś taki ruch może typu Hetman B1, żeby się bronić od szacha. Ciężko powiedzieć, co tutaj wybrać. No Hetman B6 nawet może zagrać i mnie tutaj trzymać do końca świata. No Hetman B6 to Hetman raczej na E1. Nawet nie mam kontry na króla. No niestety, nie wymyśliłem nic tutaj dobrego. Za dużo gadam, a za mało myślę. Z drugiej jednak strony, no 2 minuty 40 sekund mu zostało. Może jakimś cudem się tutaj uda presję wywrzeć czasową, aczkolwiek będzie to piekielnie ciężkie. Jeszcze może przeforsować ruchy typu, a będzie ciężko, no właśnie. On tutaj napiera, ale może wymiana hetmanów jest jakimś ratunkiem? I tak, i nie. Wiecie co? Jeszcze mam szacha i mogę hetmanem na F4 zagrać, żeby próbować bronić pionka. Nie mam wyjścia, tak grać trzeba. Czasami jak skoczek gdzieś odejdzie, to jest goniec. E4, niespodzianka, no ale on może mi dać szacha i ja będę musiał. A król H2 jeszcze mam, ale tutaj muszę uważać na takie rzeczy typu goniec na E5. No ale szach to raczej chyba tu, chociaż on mi tak zagra i jestem w przegranej pozycji, więc król H2 raczej będę musiał mimo wszystko zagrać i uważać na to związanie. Skoczek na G3, jakiś tutaj hetman, szach, może jakiś ratunek. No muszę tak zagrać, nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia mimo wszystko. Goniec nie gra, gdzieś go tam uaktywnić.
coś tam postraszyć. Może goniec D6, żeby nie było takiego zagrania. Jeszcze jest opcja. Przeciwnikowi czas ucieka. Minuta 40 kilka sekund. No może się tutaj uda. Poniżej minuty już będzie musiał grać bardzo szybko. Liczę na to, że... A, sprytnie, sprytnie. Już wiem, o co chodzi. On chce tutaj przegonić mi hetmana. Albo wymusić wymianę. No właśnie, bo jak zagram tak, a on mi da szacha, ja zagram tu. Dobra, idę na to. Jeszcze się trzymam. Jeszcze mam skoczka na G3. Jeszcze się trzymam. Jak najmniej wymian. A, jest wieża D3. Ale mam szacha. Dobra, dobra, żyję. Żyję, żyję, żyję. Więc tutaj może nie będzie najgorzej. Wieża D3, hetman F5, szach. Będzie to wszystko jeszcze w miarę działało. Okej. Okay. Zobaczymy, co mój przeciwnik wymyśli. 20 sekund do... Minuta 20 sekund. No, ewidentnie chce mi wymienić to. No, chyba już nie będę miał za dużego wyboru. Ale spróbuję zastawić pułapkę. No, wymienić i goniec na E7, bo wymiana i tutaj mam szacha. Tylko, że on też ma szacha. On może zagrać wieżą. On może zagrać wszystko. No właśnie. Skoczek. Skoczek, skoczek. No, skoczek G3 muszę. No właśnie. Uciekł mi sprytnie. Zaczyna grać szybko. Muszę bronić piona. Obrona taka już niestety niezbyt fajna. Za chwilę królem zagram na G2. Raczej musi wymienić. Raczej musi wymienić. Dobra. Nie pozwala mi tam zagrać spryciula, ale tutaj? Tutaj nie. Tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. A taki ruch jeszcze. To on mi zagra tu. Goniec F8. Postraszmy tego piona. Jeżeli zagra tutaj, zawsze jakieś tam odejścia będą. Skoczek na F4. No dobrze, chyba król G1. Czy król G2, skoczek tutaj. No dobra, król musi być aktywny, musimy zagrać tak. Skoczek F4, da szacha na pewno. Król F3, 50 sekund. Czy się uda tutaj przeciwnika jeszcze jakoś oszukać? No dobrze, że jak zbiję tu, to ja mogę... Aha, tutaj mi będzie wisiało. Dobra, on chce mi dać... Co on chce zrobić z tym posunięciem? Nie wiem. Aha, wymieniać. Wymienić mi chce, skubaniutki. No nie mam wyjścia, ten goniec jest już tutaj w dużej pułapce. Zagramy tak, taki ruch, ewentualnie jeszcze tak, a nie, tutaj nie mogę, tu mi poleci pionek, no ale tak, gramy, wieżę atakujemy i za chwilę H4, jakiś szach nastąpi, H4 zagrać muszę, szach nastąpi, to zagramy tak, dobra, bo on nie może wybić, bo skoczek, więc tutaj nie stracę piona, więc jeszcze takie maksymalne trzymanie się pozycji, tutaj musi wybić, goniec C6 bronimy. Król się uwalnia. No jakaś aktywność się tutaj zaczyna robić, więc może nie będzie aż tak najgorzej. I teraz jeszcze mam taki ruch, skoczek C4. Mogę dać szacha, mogę go tu straszyć. Dam szacha, bo to jest zawsze kilka posunięć więcej. Albo teraz i mniej niestety, bo już miałbym takie posunięcie. I teraz chyba skoczek C4 i wezmę pionka. Dobra, to teraz ja tu będę dyktował warunki. Biorę piona, no to już będzie w miarę dobrze chyba stało. Tutaj, tutaj, a właśnie. Chce mi wziąć piona. Niestety nie będzie to takie proste. Zagramy sobie skoczkiem na B7 i mam teraz wolną drogę. Teraz mi weźmie tutaj. Czy jakieś tutaj sztuczki są? Są sztuczki typu skoczek i grożą widełki, lecz on mi zagra tu i ten skoczek będzie uwięziony, więc bardzo muszę uważać. No niestety taki ruch, jakiś skoczek D6, on mi weźmie piona, muszę zagrać tak dosyć szybko. Szacha dał, szacha widział, szacha dał. No i teraz co? Królem. No i skoczek C4, nie mam wyjścia. Jakieś dobre odejście skoczkiem na D5, coś takiego będziemy planować. I szybki strzał tutaj skoczkiem na D5 grozi. Jest! No właśnie, presja czasu działa. Bijemy, bijemy. I ta końcówka jest chyba wygrana, bo zdejmuje pionka. Tak. No, mamy to. Trochę farta było. Sprawdźmy analizę partii, czy debiut był rozegrany w miarę poprawnie. Zobaczmy, bo ubawiłem się przy tym dużo. No dobra, już czarne mają lepiej. Zobaczcie, H5 silnik proponuje, żeby atakować te biustonosze nasze. Więc po tym ruchu tutaj, no dobra, przelećmy te posunięcia. No wiadomo, silnik mówi jedno, ale tu grają ludzie i tutaj trzeba się wykazać po prostu no, siłą gry, zrozumieniem. No tutaj wiadomo, że się trochę pobawiłem z zawodnikiem, 2400 pobawiłem, no tak, minus jest, czarne mają lepszą pozycję.
kluczowe momenty. Cały czas mam gorsze pozycje i potrafię je w miarę, znaczy potrafię, no. Tak wyszło. No dobra, tutaj wszystko chyba jest w miarę. Król H2, C5, tak, tutaj przeciwnik już mnie męczy. Widać to gołym okiem. Co trzeba było zrobić? Trzeba było jednak w tym momencie wybić, ale czarne i tak mają lepszą pozycję. To widać gołym okiem, zobaczcie, jednak wszystkie figury są na kapitalnych pozycjach i można uderzać w centrum. No dobrze, tak poszło jak poszło, C4, no jest źle, poszło wybicie. Tak, wybicie. Aha, tu miałem jeszcze bicie na D6 i uproszczenie tego typu. No tak, można było w ten sposób. Bo ten goniec już jest bezużyteczny. No nic, tutaj jest przegrana zdecydowanie. No to już w ogóle jest przegrana. Minus ponad, minus 9, zobaczcie, no z takiego wora wyjść. Ale to wiadomo, czas robi też swoją robotę. Tu przeciwnika próbowałem jeszcze oszukiwać. No tak, przelecę szybko te posunięcie, bo w zasadzie one chyba nie są tutaj aż takie mocno istotne. Skoczkiem mógł zbić pionka. No wiadomo, zawsze coś lepiej można było zagrać. No jakaś tam mała presja została wywarta i poszło. No dobra, myślę, że wystarczy. W zasadzie od początku pozycja była podejrzana. Dzięki serdeczne za oglądanie. No mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Coś tam sobie z tego wyciągnęliście. Życzę zdrowia. Cześć.